To Kaczyński, zaostrzając prawo aborcyjne, likwidując pigułkę PO i różne inne rzeczy, jeszcze bardziej pogłębił tą dyskusję i jeszcze mocniej ludzie sobie przerobili w głowach, w swoich domach, czy kobiety mają mieć takie prawo, czy nie. I dzisiaj to, że jest większość ludzi za liberalizacją ustawy aborcyjnej, za związkami partnerskimi, za oddziałem państwa od kościoła, czyli dawnymi postulatami ruchu Palikota, to w pewnym sensie Kaczyński do tego, negując, podważając, przyczynił, no bo umocnił ludzi w tym, że to trzeba jakoś przepracować, zastanowić się. Ludzie się nad tym skupili i mają po prostu inne myślenie wskutek wymiany dyskusji. Czyli to wszystko zawdzięczamy Kaczyńskiemu. Ty nic nie wniosłeś. Nie, no dobrze, cieszę się, że mamy już jasny pogląd na sprawę. Dziękujemy panie Jarosławie zawsze. Panu nadzieja. Tak, tak.